Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Zagramy sobie w grę Wojownicze Żółwie Ninja, na które bardzo długo czekałem, bo jest to powrót do korzeni z tych klasycznych 8-16-bitowych grach. Pierwotnie gra Pierwsze Żółwie Ninja zadebiutowała w 1989 roku. Ja ogrywałem to mocno wtedy. Ojej, po co mi kontroler z PlayStation, jak gramy na Xboxie. Ja ogrywałem wtedy to na Amidze, więc to już był powiew 16-bitowej grafiki. No, ale teraz też w Game Passie się pojawiły Wojownicze Żółwie Ninja, a że posiadam, to jak najbardziej sprawdzę, ale też jak najbardziej wjedzie, słuchajcie, na płycie albo na kartridżu się zastanawiam. Nie wiem, czy to nie wziąć sobie na Switcha, ze względu na to, że grafika jest właśnie nawiązująca do 16-bitowców, więc chyba Switch da sobie radę, a że z Switcha wszędzie zawsze mogę wziąć, to nie będzie problemu, żeby w każdym momencie sobie pyknąć w taką fajną, przyjemną gierkę. Chodzona bijatyka, tak to nazywałem ten gatunek. Podłapałem gdzieś na giełdzie, pewnie za mało lata. No i co? Jedziemy tutaj, jest szklaneczka, bardzo proszę, Maniak Gaming od laserujemy.pl. Można sobie różne wzory zrobić, jak najbardziej polecam. Weźmiemy sobie łyczka i pojedziemy z żółwiami Ninja. Weźmiemy sobie głośniej. Bardzo fajny wejściówka fragmentu nawiązująca do serialu, który oglądaliśmy w latach 90. na Dwójce bodajże, jak dobrze pamiętam. Nie jest to toczka w toczkę to samo, ale jak najbardziej z nawiązaniem. Super. O, nasz mistrz. Za mało lata bardzo cieszyłem się wojowniczymi żółwiami ninja. Zbierałem wszystkie, słuchajcie, zabawki całej czwórki. Miałem Shreddera do zabawy. Brakowało mi tego gościa dużego, zapomniałem jak on się nazywa. Ten co ma gumę do rzucia w środku. Ten największy boss, powiedzmy. Słuchajcie, tych odsłon wojowniczych żółwi ninja było bardzo dużo, ale no nie oszukujmy się, te najlepsze to były właśnie z lat 90. wersje arcade'owe, dobrze pamiętam. No i co? I to do tego właśnie nawiązuje. To jest właśnie te żółwie ninja, nie jakieś 3D, jakieś pokraczne, co później wymyślali i zbytnio się to nie przyjęło. Tak więc jedziemy. Story, arcade, how to play, czyli jak grać, option. Co mamy w opcjach? Angielski music, dobra. Oczywiście Polish nie ma, bo nawet się tego nie spodziewam. Dobra, jest angielski, damy radę jak najbardziej. How to play, no to też jakoś zbytnio chyba nie jest skomplikowane. Combo attack, 6666, dobra. No to no fajnie, cieszę się, bo to jest... To jest właśnie, to są te żółwie, już mi się podoba animacja fajna żółwi, jest to w stylu graficznym pixel art, czyli widzimy piksele, no i co, super, dobra, zobaczymy jak wyjdzie, gramy pierwszy raz, tak więc hold to skip, jest dobra, żeby pojechać na szybkości, weźmiemy w tryb arcade, w tryb story, pewnie zagram z którymś z chłopaków, przejdziemy sobie tą grę, ale wtedy jak już będę ją miał na karcie. Więc jedziemy, jak w klasycznych arcade'ówkach, wybieramy sobie postać. Jak widzimy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, słuchajcie, slotów do włączenia i wybrania naszej postaci. No, co ciekawe, jak zawsze mieliśmy wszystkie żółwie do wyboru, prawda? No to tutaj nie mieliśmy reporterki oraz nie mieliśmy splittera szczura, więc no, dwie nowe postacie dochodzą. Powiem wam szczerze, że zawsze miałem dylemat, którego żółwia wziąć. I Raffaello lubiłem, i Donatello, więc weźmy sobie tutaj Leonardo, ze względu na to, że ma ciekawą broń. I on zawsze był taki... zrównoważony, powiedzmy. Dobra, jedziemy. Fajna animacja, melodia z żółwi ninja. No i się oglądało bajki na Dwójce,
Więc no wszyscy szalali, w mój rocznik szalał na punkcie żółwi ninja. I jedziemy, kochani. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Dobra, skipamy. Pamiętam, że na Amigę to te żółwie zaczynały się w wołniu, wyskakiwali. No jest Shredder. Jego kapsuła, słuchajcie. O, fajnie, to lubię w tych grach, bo teraz to można wykorzystać, ten rzut prosto w naszą kamerę. W latach 90. było to ciężkie do uzyskania, ten efekt. A teraz, no wiadomo, XXI wiek, więc na więcej możemy sobie pozwolić. Kombosiki fajnie wchodzą, fajny feeling. O, jakieś tutaj uderzenie. No, możemy się spodziewać jakichś większych kombosów, efektów w tej odsłonie. Ale jak najbardziej jest to powrót do korzeni, kochani. To jest to, czego się spodziewałem. To, na co czekałem tak naprawdę od lat 90. i czego nie mogli mi zbytnio zaoferować, bo wydali jakieś kaleczne żółwie ninja. A ja chcę chodzoną bijatykę, po prostu. Beaten up. Ten gościu grał na Game Boyu, czy na jakimś handheldzie? Przed komputerkiem sobie siedzą. Ten o, monitorem będzie rzucał, ten skrzynią. Łocie Karol, co tu się wydarzyło? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale załatwiłem ich migiem, jakimś super atakiem. No ale to osiągnięcie jakieś odblokowane. Pyk, pyk, pyk. Zostaw ten kineskopowy monitor. Dobrze jest. Przyjemnie, gaśnica. Ciekawe, czy można zbierać pizzę. Wtedy to była Pizza Hut, słuchajcie. I dawało nam życie, bo jak dobrze wiemy, wojownicze żółwie ninja bardzo lubili pizzę. No lubią, tak? Lubią. O! Interaktywne scenerie, jak walniemy w coś, to... Pyk. Kupię sobie ją na Switcha, wiecie, bo to jest... Nie ma sensu kupować ją na piątce, czy na czwórkę, a czy oczywiście, no, jak ktoś nie ma wyboru, to... Mita złapałem jakiegoś, no to niech bierze na co może, tak? Ale ja, jak mam wybór, to sobie akurat ten porcik fajnie ograć na Switchu, bo grafika zbytnio nie będzie odbiegała, ustęp zbóż dużych nie będzie. I będzie się przyjemnie grało. I na telewizorze, jak i w ręku. No i w szczególności, że szybko z Switcha można przerzucić i grać na dwie osoby, podając sobie po prostu jednego z Joy-Conów. Wow! Tak, takie atrakcje były. Gdzieś jesteśmy na planie, widać. Znowu ten gościu porwał nam gościa drugiego. Szkoda, że Battletoadsy nie wyszły w takiej szacie graficznej pixel art, w nawiązaniu do swoich klasycznych wersji. Żałuję. Nie ukrywam, Battletoadsy nie są numerem jeden, bo zawsze były wojownicze żółwie ninja, ale Battletoadsy też są godne uwagi na pewno, żeby ograć i trochę też o nich pogadać. Największa frajda, wiadomo, tutaj jest dwie osoby grając i przechodząc sobie,
fabułkę. Dojdziemy sobie do jakiegoś bossa pierwszego. Jeżeli dożyję, słuchajcie, no bo moje życie jest tutaj po lewej stronie, jak widzimy. Kombosy są... Blokują nasi przeciwnicy. Brakuje mi takiego skoku właśnie. O! Dobra, jest ten skok. Pyk, on jest dosyć przydatny i był w latach 90. jak i teraz. Mamy pizzę, już nie jest brandowana Pizza Hut, ale jest, tak? To jest super. Tam uwięził tego gościa. No i pierwszego bossa chyba mamy. Rocksteady, zapomniałem o przy... Bebop! Poniżej jego pasek życia. To jaki łobuz. A, jeszcze swoich popaprańców zamówił. Spróbujemy się nad nim, na nim skoncentrować. O, teraz, kiedy mu się w głowie kołysze, trzeba walić. Ten wali z bara. Teraz! Dobrze, teraz! Spierdzielać teraz. Spierdzielaj! Teraz walcz! Teraz, kurde! Strzela, uciekaj. Dobra, jest! Kawabanga! Iha! Przeszliśmy! Super sekwencja, super animacja. Leonardo win. Super! Kawabanga! I o to chodzi. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć!